Heść, pokażę Wam dzisiaj jak wygląda Huawei Watch GT3, jest to najnowsza słona znanej i lubianej serii od Huawei. A. Sprawdzimy czy tym razem producent przyłożył się troszkę bardziej do tego jak ten zegarek pracuje, jakie ma możliwości, ale też czy zachowano tą świetną jakość wykonania z jakiej jak była znana ta seria i czy udało się Huawei'owi wkroczyć w świat prawdziwych smartwatchy. Zaczynamy! Co znajdziemy w zestawie? Będzie to na pewno sam zegarek. Będzie to ładowarka, i mamy tu do czynienia z ładowarką bezprzewodową. Na której nie znajdziemy żadnych pinów, którymi musimy nacelować w tył zegarka i też trafić odpowiednio w sloty, które się tutaj będą znajdowały. Jest to świetne ułatwienie. Ładowarka, oczywiście, jest magnetyczna. Wystarczy, że położymy na nie zegarek, możemy go trzymać na tej pozycji. On będzie się ładował. Jest to super rozwiązanie i bardzo dobrze sprawdza się na co dzień. Odróżnia się na plus od konkurencji, nawet tej. Droższy, gdzie często te piny ładujące spotkamy. W zestawie znajdziemy też coś, co jest bardzo istotne, czyli dodatkowe elementy przedłużające branzoletę. Zobaczcie, są to takie małe zestawy. W moim wypadku tyle zostało po zmniejszeniu branzolety. Mają tutaj takie specjalne zapadki, dzięki którym możemy odpiąć lub dopiąć dodatkowe elementy. Spójrzcie, jak to działa. Wygląda tak. I teraz powinienem zwyczajnie odsunąć tu dźwigniękę w dół. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, ale spróbujmy. Odsuwam. Spróbuję może tą skrajną. Po czym? Prawie, prawie, prawie. Po czym udało się? Zauważcie. Mamy to. Jak przystało na Huawei, na serie GT, ale też na najnowszego Watcha, mamy tu do czynienia z pięknym urządzeniem. I podobnie jak w tamtych e, wspomnianych przeze mnie modelach, znajdziemy tu także Duży kolorowy wyświetlacz. Zegarek jest ogólnie spory. Jest to wersja 46 mm, czyli męska, większa, troszkę bardziej masywna. Ale jak zauważycie jest ciągle płaska. Ten zegarek ciągle świetnie zmieści się np. pod mankietem koszuli i wygląda to bardzo dobrze. Ta bransoleta, którą tutaj znajdziecie to jest wyznacznik najwyższego modelu serii, czyli Elite. Równocześnie jest on oczywiście najdroższy i zapłacimy za niego około 1400 zł. Jest to cena na końcówkę listopada 2001 roku tańsze urządzenia charakteryzują się tym, że zamiast brązolety znajdziemy tutaj albo skórzany pasek, tu będzie troszkę taniej, albo pasek stworzywa, i to oczywiście będzie cena już najniższa z tych wspomnianych. Obecnie ta najniższa cena to jest około 1100 zł. Jest to całkiem sporo, dlatego że poprzedni model, jak później zauważymy, bliźniaczy, mocno bliźniaczy do tego, z którym mamy tu do czynienia, dzisiaj możemy kupić za mniej więcej 850 zł, czyli ta. Różnica cenowa jest widoczna gołym okiem. Wyświetlacz, który tutaj zauważycie jest kolorowy, jest świetnie wykonany, oferuje bardzo dobrą rozdzielczość 466 x 466 pikseli. Koperta, tył koperty to jest tworzywo sztuczne, ale cała reszta, to co tutaj znajdziemy, metalowy pasek i stal nierdzewna, którą znajdziemy tutaj jako korpus zegarka to wszystko jest naprawdę najwyższej jakości. Na pokładzie oczywiście nie zabrakło pełnego wyposażenia w postaci czujników. Czujników, które pozwolą nam na maksymalne wykorzystanie możliwości tego zegarka jako urządzenia sportowego. Będzie to oczywiście akcelerometr, barometr, magnetometr, pulsoksykometr, czyli popularnie nazywany czujnikiem nasycenia tlenem. Krwi. Znajdziemy tutaj też termometr i żyroskop. Znajdziemy tutaj wszystkie ważne funkcje, jakich oczekujemy od tego rodzaju urządzenia, czyli oczywiście różnego rodzaju alarmy, prognozy pogody, stopery, budziki, opcje znajdowania telefonów, odbieranie kończenia połączeń, rozmowy głosowe, to co wyróżnia te zegarki, czyli właśnie rozmowy głosowe. Ciągle jest realizowane na bardzo wysokim poziomie przez Huawei'a i tym. Co odróżni to urządzenie od najtańszych oferujących połączenia Bluetooth, tak naprawdę kiedy zegarek staje się czymś w rodzaju zestawu głośnomówiącego, jest to, że możemy do niego dodać kilka kontaktów, robimy to przez aplikację, po czym bezpośrednio z poziomu zegarka, mając telefon w kieszeni, wykonywać połączenia. Jest to świetne rozwiązanie, świetnie sprawdza się na co dzień. Tak jak zauważyliście, to wszystko jest stal, pokazywałem Wam już jak odpinamy tę bransoletę po to, żeby zwiększyć, zmniejszyć tutaj ją, na, dopasować do różnych nadgarstków i pokażę Wam jeszcze zapięcie, bo zapięcie jest kapitalne, zauważcie, ja naprawdę staram się teraz rozpiąć ten zegarek z całych sił i nic z tego, wystarczy jednak, że nacisnę tutaj te zapadki i pięknie, z takim wyraźnym kliknięciem, nagle bransoleta odpina się sama, po czym możemy ją nałożyć na rękę, posłuchajcie jak to pięknie się zamyka. Klik i gotowe. I teraz ten mechanizm trzyma rewelacyjnie. Jeżeli jesteście nie do końca pewni jakości wykonania tego urządzenia, powiem Wam, że mam je przez około miesiąc i w tym czasie nie złapałem ani jednej rysy, ani na wyświetlaczu, ani na pasku. Ten mechanizm tutaj zapinania, który był, ciągle działa tak samo płynnie, tak samo sprężyście, tak samo mocno trzyma bransoletę przed rozpięciem, więc jeżeli chodzi o takie podstawowe możliwości, jeżeli chodzi o wyświetlacz Spójrzcie, piękna, piękne stałe wyświetlanie na ekranie, które działa na przykrycie, reaguje na przykrycie wyświetlacza dłonią. Jest to świetne rozwiązanie, i zauważyliście pewnie sami, zobaczcie jeszcze raz. Mogę wybudzić zegarek tradycyjnym dwukrotnym tapnięciem. Działa to świetnie, wygląda świetnie. Zegarek w zasadzie nie ma żadnego problemu z tym, żeby udowodnić, że kosztuje tyle, ile kosztuje. Jeżeli Przynajmniej jeżeli chodzi o wygląd. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda menu tego zegarka. Przede wszystkim jest bardzo proste i możemy przełączać się pomiędzy tym, co znamy z poprzednich urządzeń serii GT, czyli menu w formie listy, w coś, co znamy z najwyższego Łocha, który pracujesz na Harmonios, czyli w menu w kształcie siatki. Zauważcie sami. Zmieniamy na siatkę. Wrócimy zaraz do naszego menu, wywołujemy je, tą koronką, która jest kapitalnym rozwiązaniem. Jest obrotowa, reaguje haptycznie na nasze komendy, czyli zegarek przy odpowiednich komendach wibruje. Jest to świetne rozwiązanie, bardzo przyjemne i sprawia, że ten zegarek, no, troszeczkę wykracza poza swoją półkę cenową. Jest to coś, co daje masę radości skorzystania, mówiąc prosto. Możemy używać koronki, obracając ją do zwiększania, zmniejszania menu tak, żeby można było wygodnie z niego korzystać. Zauważcie, działa to bardzo płynnie, responsywnie, nie mam żadnego problemu. Ja specjalnie teraz wrócę do głównego menu, przewinę kilka ekranów. Zobaczcie, wrócę do menu i dalej jest tak, w takim stanie, w jakim je zostawiłem. Więc ten system pamięta nasze ostatnie ustawienia. Co my tutaj znajdziemy tak szybciutko i pokrótce? E, oczywiście będzie to latarka. Zegarek nie ma wbudowanej żadnej diody, świeci tylko, tak jak widzicie, wyświetlaczem własnym. Jest to standard w tego rodzaju urządzeniach. Mamy tutaj także minutnik, gdzie są preinstalowane czasy, ale możemy ustawić też własny. Nie zabrakło stopera, budzika, opcji, znać mój telefon, powiadomień, analizy snu i zauważcie a propos analizy snu. Spałem ogólnie 7 godzin. Jest to zbyt krótko, jak na mój cel. Tutaj widzimy, jak ten sen przebiegał, jak wyglądał. Jest to podstawowa taka analiza, bo tak naprawdę całość znajdziemy dopiero w aplikacji zdrowia. Tutaj znajdziemy w postaci okręgu zwizualizowane podstawowe dane dotyczące naszej aktywności. Nie zabrakło oczywiście ćwiczeń oddechowych, ale znajdziemy je przecież w najtańszych urządzeniach za 100 zł. Mamy tutaj też fajnie działający kompas. Ja go kalibrowałem kilkukrotnie, ale zrobię to jeszcze raz i zaraz zauważymy, jak to zadziała. Zrobimy taką ósemkę, tak jak na to prosi. I tadam. Mamy to działa. Fajny kompas. Musimy mu wierzyć na słowo, bo nie mam tradycyjnego, ale powiedzmy, że mniej więcej wie co wskazuje. Poziom nasycenia tlenem naszej krwi. Treningi. Rejestr ćwiczeń, kontakty, ustawienia i to co jest fajne to jest to, że to są te same ustawienia, które znajdziemy wybierając, rozwijając górną belkę z poziomu szybkich ustawień. Mamy tutaj bluetooth, mamy tutaj ustawienie zegarka. Tarczy, zegarka, czy chcemy wyświetlanie zawsze na ekranie, jakiego rodzaju ma wyświetlanie zawsze na ekranie i czy nasz ekran ma być w formie siatki czy listy. Znajdziemy tutaj karty niestandardowe, czyli co chcemy, żeby na poszczególnych kartach, które przewijamy z poziomu głównej tarczy, się pojawiało. Mamy tutaj do stosowania wyświetlacza jasności. Oczywiście jest automatyczne dostosowanie wyświetlacza do światła otoczenia. Podobnie dźwięki, wibracje, ustawienie kodu blokady, inteligentna pomoc. To jest chiński asystent głosowy. Ja z niego nie korzystam. Nie znajdziemy tutaj bardziej znanych rozwiązań w rodzaju asystenta Google czy asystenta Amazona. Mamy tutaj ułatwienia dostępu, menuży uprawnień, ustawienia przycisków w dół i to jest świetne, bo zauważcie, mamy koronkę i mamy fizyczny przycisk yy, dolny. Tym przyciskiem możemy zauważcie, jak teraz mam ustawione wywoływanie ćwiczeń, ale możecie ustawić tutaj dowolne inne elementy menu. I błyskawicznie tym jednym przyciskiem potrafimy je wywołać. Mamy ustawienia ćwiczeń, czy chcemy słyszeć komunikaty podczas ćwiczeń, czy ekran ma być zawsze włączony podczas ćwiczeń, czy mam automatycznie wykrywać ćwiczenia. I niestety tutaj muszę Wam dopowiedzieć, że jeżeli ktoś ma nadzieję, że to wykrywanie ćwiczenia zadziała zawsze i wszędzie, nie. Ono zadziała tylko w czasie biegu, w czasie chodu, w czasie ergometru i orbitreka. Co jeszcze? System. Sprawdzamy aktualizację. Możemy uruchomić ponownie, włączyć, rozłączyć urządzenia, resetować je oraz informacje o naszym zegarku. To, co dalej tutaj znajdziemy, to jest pogodynka. Pogodynka jest naprawdę rozbudowana i wygląda fajnie. Oczywiście to wszystko możemy usługiwać również koronką, nie musimy mazać tym paluchem po ekranie. Zobaczcie, tych danych jest tu całkiem sporo. Znajdziemy opcję pomiaru temperatury. Co ciekawe, urządzenie jest w stanie samodzielnie mierzyć tą temperaturę albo zrobić to na nasze żądanie. Tylko tak jak widzicie, ta temperatura nie zawsze jest poprawnie wskazana, bo wystarczy, że odłożymy na chwilę zegarek. On wtedy troszeczkę się ochłodzi i już wskazanie będzie inne. Co dalej możemy zrobić? Wskaźnik wydolności naszej treningowej działa tylko przy biegach. Tutaj mamy pulsometr. Tutaj możemy wykonać połączenia głosowe. Tutaj znajdziemy ciśnienie powietrza i poziom wysokości nad poziomem morza. Przejęcie sterowania migawką aparatu dodawanie kontaktów, sterowanie muzyką. To co jest ciekawe, to sterowanie muzyką polega też na tym, że nie obsługujemy tylko i wyłącznie tego, co odtwarza nasz telefon komórkowy, ale też to, co wgraliśmy sami poprzez aplikację do tego zegarka. E, dzięki czemu możemy go zabrać ze sobą na trening, zostawić, e, zabrać jego, sparowanego ze słuchawkami, zostawiając smartfon w szatni. E, no i ostatnia ciekawostka to jest portfel. Niestety, mimo tego, że zegarek nas informuje, że możemy dodać karty przez aplikację Huawei, e, nic z tego. Ty kart nie dodamy, w Polsce ta opcja jest nieaktywna. I tak jak widzicie, to menu działa naprawdę kapitalnie, nie ma tutaj żadnych przycięć. Poszczególne pulpity przewijają się błyskawicznie. To jest coś, czego mogłoby urządzeniu pozazdrościć wiele innych zegarków, także tych droższych. Więc w zasadzie, jeżeli chodzi o to, nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń poza jednym. Aplikacje. Teoretycznie y, aplikacja Zdrowie pozwala nam doinstalowywać za galery dodatkowe y, y, aplikacje, i niestety one są w zasadzie jakby ich nie było, powiem prost. Y, dlaczego tak uważam, dlaczego tak brzmi to tak bezpośrednio? Y, próbowałem kilku y, różnych programów, od y, takich, które mają nas y, wspomóc w treningach po takie, które mają nam pomóc w nawigacji i niestety nawigacja w przypadku tego zegarka, mimo wgrania ma petal na niego działa na tej zasadzie, że żeby za w ogóle zadziałała i tak i tak musimy włączyć nawigację na telefonie po czym telefon schować do kieszeni, a na zegarku będziemy otrzymywali tylko i wyłącznie wskazówkę, w którą stronę skręcić za jaki czas. Jest to zupełnie niepraktyczne, nie sprawdza się w ogóle i w zasadzie nie rozumiem, po co dublować rozwiązanie, które i tak mamy odpalone w telefonie. Podobnie jest w przypadku aplikacji sportowych i tak naprawdę odplamy na telefonie wirtualnego trenera. On daje nam wskazówki, pokazuje, co robić. To samo widzimy na zegarku. A jeżeli tylko wyłączymy telefon albo wyłączymy, schowamy go gdzieś indziej, zegarek przestaje działać. Więc to nie jest to, czego bym oczekiwał w urządzeniu za około 1400 zł, bo te aplikacje teoretycznie są, w praktyce zupełnie ich nie ma. Chciałem Wam jeszcze pokazać jak wygląda rejestr treningów. Jest to o tyle ciekawe narzędzie, że wiele ciekawych opcji znajdziemy bezpośrednio w zegarku. Nie musimy sięgać do aplikacji, możemy tylko wejść w menu i zauważycie zaraz jak to fajnie zrobiono. Tutaj mamy treningi i od razu za nim jest rejestr ćwiczeń. Są one zgrupowane chronologicznie i to co tutaj zobaczycie w tym przypadku to będzie marsz. Zauważcie, mamy taki uproszczony widok bez mapki. Mapkę zobaczymy dopiero korzystając z aplikacji, ale to nie koniec, bo mamy tutaj ogólne informacje, czyli pokonany dystans, czas trwania, spalone kalorie, prędkość, najszybsze tempo, średnia prędkość, średnie tempo, do tego ilość kroków, średnia kadencja, średnia długość kroku. Wysokość. Jakie wejścia, zejścia, maksymalna osiągnięta wysokość. Wykres, efektowny wykres tętna. Z tętnem maksymalnym, z tempe, tętnem minimalnym oraz z, ze średnim tętnem. To co jeszcze jest ciekawe to strefy tętna. Na bieżąco możemy monitorować w jakiej pracujemy. Mamy tutaj tempo. Kadencję. Wysokość. Obciążenie treningowe. Regeneracja, ile nam zajmie po danym treningu. Współczynnik VO2max. No i szczegóły, które zauważymy w aplikacji zdrowie. W praktyce, jeżeli chodzi o same treningi, chciałbym Wam powiedzieć, że to co zobaczymy po zarejestrowaniu wygląda naprawdę ciekawie. Możemy opcje te, które zostaną zarejestrowane udostępnić i tutaj pojawia się cały problem związany z tym zegarkiem, mianowicie Udostępnianie nie jest związane z niczym ponad udostępnieniem dużego screena. Może on obejmować całą aplikację, którą zobaczymy, kilka ekranów przewijalnych więc to będzie po prostu duża grafika którą przesyłamy gdzieś dalej nie ma możliwości integracji z żadnymi serwisami i tutaj będą przede wszystkim niepocieszeni fani czy rozwiązań w rodzaju Google Fit czy w rodzaju Strawy tego nie ma nie ma integracji z żadnymi zewnętrznymi serwisami ani aplikacjami jesteśmy skazani tylko na to co oferuje nam ta aplikacja czyli ławe zdrowie i tylko na udostępnianie tak jakie tam znajdziemy czyli w postaci długich odpegów. To jest troszeczkę za mało jak na urządzenie tego rodzaju za takie pieniądze. Nie do końca podoba mi się to, że Tętno maksymalne, jakie ten zegarek wychwytuje, troszeczkę odbiega od tego, co wychwytuje pas na klatkę piersiową. I tutaj, w skrajnych wypadkach, 10 do 15 uderzeń na minutę może nam zginąć. Mówię oczywiście o tym tętnie szczytowym, bo średnie wychodzi zaskakująco dobre. Ale jeżeli komuś zależy na monitorowaniu właśnie tych szczytów, wtedy, no niestety, to nie jest urządzenie dla niego. Poza tym, jako kompan treningowy jest rewelacyjny i w zasadzie jedyna rzecz, do której można mieć wątpliwości jakikolwiek, to jest to, że no, on nie do końca wygląda sportowo. Pytanie tylko, czy to jest duża wada, biorąc pod uwagę to, że wszystkie sportowe funkcje, jakie tutaj znajdziemy, są na naprawdę wysokim poziomie. Te wskazania są bardzo dokładne: czy tętno, czy nasycenie kwitlenem, czy ilość kroków. Czy kalkulacje dotyczące naszego spalania kalorii, to wszystko jest naprawdę wzorcowe i jak na urządzenie za około 1400 zł, nie ma się czego przyczepić. Dotarliśmy do podsumowania. Gdybym miał powiedzieć, kto powinien kupić Huawei Watch GT3, nie miałbym większego problemu, dlatego że uważam, że to jest zegarek adresowany w głównej mierze dla normalców, czyli dla osób, które potrzebują smartwatcha. Potrzebują, żeby on towarzyszył im przez dosyć długi czas wyładowania, dlatego że bateria, jaką tu znajdziemy nie do końca może zgodzić się z tym, co deklaruje producent, bo realny czas działania jest sporo krótszy i przymknijmy oko na te 14 dni, jakie producent nam obiecuje bez aktywnej tarczy. Realny czas to jest 5 do 7 dni, jest to naprawdę dobry wynik. Do tego znajdziemy tutaj dobrej jakości, wysokiej jakości rozmowy głosowe, w tym możliwość dodania własnych kontaktów i Wybierania ich bezpośrednio z zegarka, czyli nie musimy wyjmować telefonu do rozmów. I znajdziemy tutaj też tak naprawdę bardzo dobrą jakość wykonania i design, i to jest coś, co się może podobać, i to jest coś, co świadczy o tym, że ten zegarek długo z nami pobędzie i nie powinno się wydarzyć z nim nic takiego, co mogłoby płynąć na komfort jego użytkowania. Mamy tutaj świetny mechanizm koronki, tej obrotowej koronki ze wsparciem haptycznym. Mamy tutaj dodatkowy przycisk, który pozwala wywołać, możemy przypisać do niego funkcje takie, jakie uważamy za stosowne. Mamy tutaj ponad 100 trybów sportowych. Ja ich nie pokazywałem celowo, dlatego że są bliźniacze z tym, co znamy z, chociażby z GT2 Pro, więc to jest ciągle bardzo zbliżone to są ciągle bardzo zbliżone możliwości. I Ciągle wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji, znajdziemy tutaj też bardzo płynny system, taki, który nie powoduje żadnych problemów w użytkowaniu na co dzień. Znajdziemy tutaj kapitalny GPS, którego konkurencja może pozazdrościć. Znajdziemy tutaj no, nieźle działający mechanizm powiększania, zmniejszania tej brazolety. Szybkie ładowanie, szybkie ładowanie, które przy możliwościach tej baterii, w zasadzie po kilkunastu minutach, będziemy mieli dzień pracy, ale już. Naładowanie od 0 do 100% to jest około 2 godziny, które musimy stracić. No i w międzyczasie czym się zdaje, prawda, zegarek wtedy się ładuje. Jakie mamy wady? Bo te, dlatego, dlaczego mówię, że dla użytkownika dla tak zwanego Normalsa? Dlatego że tych wad też mimo wszystko troszkę tu się nagromadziło. I będzie to przede wszystkim brak WiFi, brak e SIM, brak płatności. Tym zegarkiem nie zapłacimy, mimo tego, że widzimy tutaj dedykowany portfel, prawda? On w naszym prawie nie funkcjonuje. Troszeczkę brakuje mi też tego, że nie znajdziemy, że nie znajdziemy możliwości odpowiedzi na powiadomienie w żaden sposób poza emotikoną w zasadzie tyle. Mamy tutaj tylko emotikony. Nie możemy ani podyktować naszej odpowiedzi, ani wpisać bezpośrednio zegarka. Brakuje też preinstalowanych y Takich krótkich formułek w rodzaju odsłonię później i tak dalej, i tak dalej. To jest troszeczkę zbyt mało. Też przeszkadzać może to, że zwyczajnie w App Galery nie ma aplikacji, a te, które są, działają mocno przeciętnie. Ja jestem tym mocno zawiedziony i w zasadzie spodziewałem się czegoś więcej. Jedyna nadzieja w tym, że z aplikacjami mobilnymi będzie tak samo jak było z aplikacjami mobilnymi do smartfona. Będzie Jedyna nadzieja w tym, że z aplikacjami do smartwatcha będzie tak samo jak z aplikacjami do smartfonów, i prędzej czy później pojawi się tutaj więcej. Na koniec też troszeczkę przeszkadzać może cena, dlatego że mamy tutaj zegarek w gruncie rzeczy dość prosty. Dokładny z bogatym pakietem czujników, ale mimo wszystko prosty, który kosztuje około 1400 zł. Ja podejrzewałem, że ta kwota nie wzięła się przypadkowo, dlatego że bardzo duża ilość użytkowników coraz częściej pyta o zegarki właśnie około 1000 do 1500 zł. więc wnioskuję, że Huawei celuje tym urządzeniem takie szerokie gusta osób, które chciałyby spróbować już czegoś więcej niż zwykła Opaska albo niż zwykła GT2. I to byłoby świetne urządzenie, tylko w tych pieniążkach troszeczkę czegoś brakuje. I gdybym miał się opierać czego, to przede wszystkim brakuje mi tu aplikacji, brakuje mi tu szerszego odpowiadania na powiadomienia, brakuje mi też tutaj troszeczkę WiFi, brakuje mi tu mimo wszystko mocniejszej baterii, bo ten czas, o jaki rozmija się deklaracja producenta z tym, co osiągniemy, faktycznie, to jest, dochodzi nawet do połowy, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. No i plus sportowcy nie kupią tego zegarka z prostej przyczyny. Nie ma tutaj opcji integracji z, ze znanymi aplikacjami czy serwisami, które są dla niej dedykowane, więc byliby uwiązani tylko przy Hawaju. No pytanie, czy ktoś chce ograniczać się i wyniki sportowe, które gdzieś tam osiąga, do tego, co jest w stanie zgromadzić jedno urządzenie. I pokazać je tylko i wyłącznie w swoim serwisie. Dla mnie to jest troszeczkę za mało, ale podejrzewam, że użytkownik. Tak jak wspomniałem, zwykły. Taki, który chce czegoś więcej niż opaska, taki, który oczekuje świetnej jakości wykonania, uniwersalnego wyglądu, wysokiej jakości pomiarów i dokładności tych pomiarów. Wielu trybów sportowych chce wejść w świat sportu. Nie jest teraz kimś, kto może pochwalić się już dużą, dużym archiwum zgromadzonym gdzieś w różnych innych serwisach, bo ich tutaj zwyczajnie zaimportuje to ten zegarek będzie dla niego. Dodajmy do tego jeszcze możliwość rozmów głosowych. To już jest sporo. Mimo wszystko dobrą baterię. Świetne smaczki, chociażby w rodzaju powrotu po zarejestrowanej ścieżce w trakcie treningów biegowych czy marszów w terenie. To się naprawdę może przydać i działa kapitalnie. Więc w zasadzie mam wrażenie, że Huawei stworzył świetnego średniaka, któremu troszeczkę brakuje do tej górnej półki i przede wszystkim troszeczkę brakuje mu do tego, żeby ciągle nazwać go prawdziwym smartwatchem.